Akademia Bogaty Fotograf. Cześć, witam Was serdecznie. Dziś porozmawiamy o tym, w jaki sposób znaleźć się w czołówce sprzedażowej bądź w ogóle sprzedawać, nie myśląc tylko w kategorii tego, że jest się w małym mieście i tam nic nie jest w stanie sprzedać się za takie pieniądze. A powiem Wam o tym na naszym przykładzie. Cześć raz jeszcze, Paweł Pepper. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kilku rzeczach, które są związane z takim przeświadczeniem, że no przecież w małym mieście ciężko jest sprzedawać i w małym mieście ciężko jest rozdysponować w taki sposób swoje działania, żeby jednocześnie przyciągnąć klientów, którzy będą płacić dużo. I teraz pytanie, czy to jest prawda? I taki nie. I tak i nie. I to możecie stwierdzić bardzo dyplomatyczną odpowiedź, bo tak, jeżeli zdecydujesz się na to, żeby w ten sposób było, to to wtedy będzie w ten sposób działać. I to nie jest kwestia kokieterii, to jest kwestia tylko założenia tego, że jeżeli coś w twoim mieście, tak jak w moim miasteczku nad Rzeczką O, w którym mieszkałem i się wychowałem, można wejść z założenia, że tam nic nie można zrobić, ale możesz podjąć decyzję. O tym, czy Twoim klientem w ramach sesji fotograficznej, czy w ogóle jakimkolwiek klientem, czy to jest kwestia związana z foto, czy, czy to jest jakakolwiek inna sesja, to nie będzie to miało żadnego znaczenia w dwóch przypadkach. Pierwszym przypadkiem jest to, że nie będziesz kierunkował się tylko na tą grupę. Drugim przypadkiem jest to, że będziesz kierunkował się na ludzi z zewnątrz, bo do ciebie należy decyzja w jaki sposób to będzie wszystko działało. Czyli to ty decydujesz tak naprawdę o tym, w jaki sposób będziesz się marketingował. I my moglibyśmy podać tutaj swój przykład bardzo mocno, jeśli chodzi o nasze działania z Justyną, z jednego prostego względu. Dlatego, że to, co my robimy, pokazuje działanie w małym mieście. I teraz powiecie, dobra, ale wy jesteście z Wrocławia. No my nie jesteśmy z Wrocławia. To jest pierwsza rzecz. We Wrocławiu mieszkaliśmy, mieliśmy studio. Później wynieśliśmy się pod Wrocław więc jesteśmy w miejscowości pod Wrocławiem do której ba nie kierunkujemy tak naprawdę klientów tylko z Wrocławia i to jest pierwsza rzecz my za każdym razem kiedy rozmawiamy z naszymi studentami i oni mówią no tak fajnie ale wy jesteście we Wrocławiu i wam jest łatwiej bo tam ludzie dojeżdżają i to jest duże miasto i stamtąd macie ludzi i tak dalej a my mówimy wiesz co do nas ludzie przyjeżdżają z Berlina do nas ludzie przyjeżdżają z Warszawy do nas ludzie przyjeżdżają z Gdańska do nas ludzie przyjeżdżają z całej Polski Odsetek klientów z Wrocławia jest raczej mniejszy niż byście tego oczekiwali. I teraz, co jest kluczem do sukcesu? Przede wszystkim myślenie o kliencie w kategorii tylko i wyłącznie terytorium jest takim myśleniem na zasadzie dzień dobry. Ja prowadzę lokalny biznes i tutaj sprzedaję swoje na przykład, nie wiem, owoce, czyli prowadzę sklep pana Staszka. I pan Staszek w miejscowości X jest znany i tam wszyscy kupują pomidory i warzywa. I to jest super, bo pan Staszek pewnie sprzedaje bardzo dobre rzeczy i działa w bardzo dobry sposób. Natomiast pan Staszek nigdy nie będzie producentem, który będzie sprzedawał na cały kraj, który będzie tym dysponował i tak dalej. Więc znowu pytanie, czego chcecie od swojego biznesu? Pytanie, czego dokładnie Ty chcesz, bo jeżeli założysz, że to jest niemożliwe, żeby klient do Ciebie przyjechał, to tak będzie i wtedy kierunkujesz się na klienta na przykład z miejscowości, dajmy na to z miasta, z którego ja pochodzę, Brzeg. Prawdopodobnie w Brzegu nie będzie zbyt wielu ludzi, którzy będą chcieli zapłacić za sesję 10 tysięcy złotych, co też bywa mylne, dlatego, że ludzie spod Brzegu przyjeżdża, przyjeżdżali do Justyny i robili sesję za kilka, kilkadziesiąt tysięcy, więc znowu My, jako klienci, stając po tej stronie drugiej, szukamy osoby, która jest w stanie nam pomóc i która jest w stanie w bardzo prosty sposób wykonać dla nas daną czynność. I to nie ma znaczenia, czy to będzie postawienie domu, czy to będzie nie wiem, wypranie fotela, czy to będzie kwestia naprawy samochodu, czy to będzie cokolwiek innego. Szukamy osoby, która jest kompetentna. I o ile w przypadku na przykład naprawy samochodu liczy się miejsce, w którym samochód nam się zepsuł, bo nie chcemy go przeciągać przez całość i jest to zastępowalne to o tyle Sytuacja z na przykład fotografią, czy z robieniem mebli, czy z budowaniem danego domu jest dość istotna, dlatego że ludzie potrafią ściągać budowniczych z połowy Polski do siebie tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś wcześniej korzystał z ich usług i są z tego tytułu zadowoleni ci ludzie, którzy byli wcześniej. Więc my wtedy powierzamy tą pracę komuś, komu ufamy, albo komuś, kto jest w stanie rozwiązać nam ten problem i nie ma tego takiego głębokiego znaczenia, czy ta osoba będzie. Z Katowic, Poznania czy z Berlina. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób będziesz prowadził komunikat związany ze swoją usługą. I jeżeli ona będzie na tyle wyróżniająca się na tle konkurencji, albo ty będziesz trafiał do tej osoby ze względu na kwestię związaną z samym tym założeniem Twojej formy biznesu, czyli z tym, co ty chcesz przekazać, co ty chcesz komuś naprawić, jaki typ jest Twojego klienta, to wtedy te osoby będziesz przyciągał i to wtedy nie będzie miało znaczenia dla tej osoby, żeby przyjechać. Do miejscowości X może to być problematyczne, jeżeli tylko tak założysz. My na początku z Justyną też myśleliśmy o tym, że słuchaj, przeniesiemy się do miejscowości pod, i, pod Wrocławiem. No i teraz pytanie, czy to dobrze, czy nie powinniśmy mieć studia we Wrocławiu? Ale stwierdziliśmy, dobra, słuchaj, spróbujmy. Nie Jesteśmy też bardzo oddaleni od Wrocławia, ale jednocześnie jest to problem komunikacyjny. E, więc zobaczymy, co się będzie działo. Najwyżej będziemy kombinować w taki sposób, że przy drogiej e, usłudze może będziemy klienta po prostu odbierać skądś z miasta albo będziemy mu dawać jakąkolwiek inną opcję na to, żeby do nas dotarł. Wyobraźcie sobie, że nikt nie miał problemu z tym po rozmowach, że trafił do nas, bo oni wiedzieli, że my jesteśmy w okolicach Wrocławia. Więc pierwszy komunikat tego, żeby mówić klientowi, gdzie się znajduje twoje studio albo gdzie będziesz wykonywała tę sesję po prostu. A przede wszystkim trzeba rozmawiać z klientem kwestią samych potrzeb. Czyli, jeżeli prowadzicie rozmowę czy konsultację, o której też więcej pewnie w którymś odcinku powiem Wam, Justyna, to ta konsultacja powoduje, że Wy jesteście osobą kompetentną do tego, żeby rozwiązać dany problem klienta. I to nie jest ważne, czy to będzie kwestia Problemu związanego chociażby z kwestią samego setu, jeśli chodzi o realizację samej sesji, czyli że to będzie na przykład sesja biznesowa, ale może to być też kwestia związana z właśnie rozwiązaniem problemów wewnętrznych tego klienta, które on po prostu gdzieś tam w sobie nosi. I Justyna robi taką rzecz, że ona tak naprawdę nie robi zdjęć. Ona rozwiązuje problem klienta, który jest problemem dość ważnym, czyli takim wewnętrznym, który pokazuje, że klient potrzebuje tej. Zmiany. Potrzebuje zrobić coś więcej w swoim życiu i chcę poczuć się lepiej. Chce poczuć się dobrze ze sobą, chcę po prostu dobrze ze sobą działać. Nie? I te sesje Justyny. Przyciągają odpowiednich ludzi w odpowiednich miejscach, my oczywiście też bardzo mocno skupiliśmy się na tym, kto jest naszym idealnym klientem, jeśli chodzi o sesje zdjęciowe, jeśli chodzi o kwestie kursów i kto jest naszym idealnym klientem, jeśli chodzi na przykład o kwestię teł. Więc my na tej podstawie decydujemy, w którą stronę puszczamy komunikat i jaki ten komunikat jest. Więc my bardzo mocno staramy się określić naszego klienta. Oczywiście to nigdy nie jest w 100% możliwe. Yy, I takie w 100% yy, idealne, no bo idealny klient jest idealny. Taki klient nie, 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 nie istnieje, ale gdyby istniał, to jest to klient, który spełnia nasze oczekiwania i lubi pewne rzeczy, w pewnych rzeczach się obraca, kupuje pewne rzeczy, i tak dalej, i tak dalej, czyli w jakiś sposób spędza wakacje. Dla nas wtedy taki klient jest konkretną osobą, do której my ten komunikat dostarczamy, i na tej podstawie realizujemy cały set związany z późniejszą sprzedażą. I teraz wracając do klu y, całej naszej rozmowy. Jeżeli skupiam się ja, czy ty, czy ktokolwiek z nas, kto y, prowadzi biznes na tym, że klienta nie ma, czyli na tym braku, i na ograniczeniu terytorialnym wynikającym z tego, że ja mieszkam tutaj, więc do mnie przyjdą tylko te osoby, to jest to błędne założenia u podstaw. Mamy XXI wiek, mamy internet, mamy możliwości reklamowania się do, po prostu do klienta, czyli do osoby potrzebującej i takim założeniem, że wodę mineralną kupowałby ktoś tylko przy źródle, byłoby to strasznie słabe, gdyby nie to, że leci nam cały marketing, jeśli chodzi o butelki i wodę, wodę butelkowaną. I umówmy się, każdy ma z nas wodę zdatną do picia w kranie. Ale mimo wszystko kupujemy wody mineralne, więc jest to kwestia tego, w jaki sposób i która firma do nas bardziej dociera. Czy dociera do nas firma X, czy bardziej firma Y z wodą wysoko mineralizowaną, itd. Tak tak więc znowu założenie tego, że nie jesteśmy w stanie naszej usługi dostarczyć klientowi, który do nas ma przyjechać, bo przede wszystkim to musi być Twoje założenie wewnętrzne i takie ramy, których się trzymasz. Że to nie ty jeździsz do klienta, tylko klient przyjeżdża do ciebie i ty mówisz o tym wprost przy każdym możliwym komunikacie, że to klient jest zobowiązany do tego, żeby się z tobą spotkać. Wtedy to się staje łatwiejsze, to się staje prostsze, bo nie ma czegoś takiego, że. Klient będzie mówił: 'Ale, to dobrze, to proszę do mnie przyjechać.' No, ty powiesz: 'Okej, okay, to proszę, do, ja, ja mogę przyjechać, no ale ta usługa będzie kosztowała nie 10 a 20 tysięcy. Na przykład, czy tam, nie wiem, czy macie cennik 3 tysiące, 6 tysięcy.' My założyliśmy, że nie jeździmy do klienta i to było zbawienne, bo znowu wracając do naszego myślenia, takiego bardzo życzeniowego, które myśmy sobie wprowadzili i ono u nas działa, to jest to, że my chcemy i jak najmniej czasu własnego prywatnego poświęcać na rzeczy związane z pracą, czyli jeżeli praca nam nie przynosi tych korzyści, no to dziękujemy po prostu tego nie robimy. I klient musi się dostosować do nas w każdej takiej sytuacji, bo w innym przypadku nie byłby to biznes skierowany do nas. Więc znowu, czy klient musi być dostosowany do ceny rynkowej. Tak, jeżeli chcesz robić główki, chcesz robić rzeczy na miejscu i chcesz się kierunkować tylko marketingiem w ramach swojego miasta, no to tak. Natomiast wtedy nie możesz brać pod uwagę tego, że twoje sesje są w takiej, a nie w innej cenie, ponieważ wtedy twój rynek lokalny będzie definiował to, w jaki sposób ktoś sobie kupi u ciebie sesję. Natomiast zastanów się, czy ten klient, który jest u ciebie w mieście, nie mówię, że każdy, ale ten, do którego ty celujesz szeroko, no jest raczej klientem, który będzie szukał właśnie kwestii cenowej, czy to jest klient, który będzie szukał kwestii jakościowej. To, to kwestii jakości, to nawet nie chodzi o kwestię tego, jak ty robisz zdjęcia, tylko chodzi o to, w jaki sposób ty przedstawiasz to i jak to wartościujesz. Więc jeżeli będziesz wartościował swoje sesje, swoje produkty, swoje usługi i siebie przede wszystkim, bo to jest wartościowanie siebie i swojej pracy, to... Nie będzie sytuacji, w której ktoś ci może powiedzieć, jesteś za drogi, no bo tutaj jest tak jakby powiedzieć komuś, że nie jest wart czegoś, nie? to musisz myśleć w kategorii tego, że ty wyceniasz siebie. Czyli nie to, że ty tam naciskasz guzik, robisz coś, tylko wyceniasz cały kształt tej pracy przez pryzmat swojej osoby. To jest trochę niebezpieczne, bo możesz stwierdzić, że jak ktoś za ciebie nie zapłaci, to znaczy, że nie jesteś tyle wart, ale trzeba sobie to przemianować. Ja jestem tyle wart, więc nie będę oddawał się każdemu. I to jest, moim zdaniem, takie, takie zdanie, które powinien mieć każdy przed sobą, rozpoczynając pracę. Że nie będę oddawał się każdemu. Nie będę robił tego ze względu tylko i wyłącznie finansowego, takiego, że ja muszę zrobić cokolwiek, bo są sytuacje w życiu, których nigdy byś nie zrobił za pieniądze. Więc dlaczego chcesz wykonywać coś, co kochasz, coś, co lubisz, za pieniądze mniejsze niż, niż chcesz, niż potrzebujesz, niż to jest w ogóle dla Ciebie etyczne? O może w ten sposób to nazwijmy żeby nie iść w głębszą retorykę. Są sytuacje w życiu, w których ja bym się nie zgodził na pewne rzeczy i nie zrobiłbym czegoś po kosztach, a na pewno nie zrobiłbym wielu rzeczy dla pieniędzy i tylko ze względu na pieniądze. Więc warto się zastanowić, czy biznes, który prowadzisz, czy firma, którą robisz jest taką sytuacją, w której ty chcesz się oddawać za bezcen. I to naprawdę oddawać za siebie za bezcen, bo to nie chodzi o to, czy ty strykniesz jedno zdjęcie, czy 15. I to nie ma żadnego znaczenia, czy klient powie ci, że to może zrobić gdzieś indziej taniej. I ja często używam takiej retoryki, w której jak ktoś mi mówi, że tam może kupić taniej, ja mówię, nie ma problemu. Ja znam swoją wartość, jeśli chcesz możesz kupić to tam. Ma tego. Polecę ci jeszcze dwie osoby, które są na pewno tańsze ode mnie i mają teraz terminy do realizacji w takich cenach. U mnie tego nie kupisz. I to jest też spoko bo to jest trochę takie mm, założenie, że ktoś może przy takich usługach jak fotografia czy rzeczy artystyczne, że można ugrać, wiesz, bo to nie jest cena, która jest wywieszona w sklepie, ale chciałbym zobaczyć kogoś, kto się targuje w Biedronce na przykład o ptasie mleczko. Chciałbym to zobaczyć, że tam ono kosztuje 10 zł, a ty mówisz nie, 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 bo w innym sklepie ono kosztuje 5. Na tym bazuje czasami też sklep z taką małą zieloną istotą, która skacze i jest w niedzielę czynna, jest placówką pocztową. Tam też jest taka sytuacja, w której... Tam jednak produkty są droższe niż w sklepie typu dyskontowym. Ale mimo wszystko nikt się nie kłóci przy kasie i nie mówi, nie, nie, tam w, w biedronce to jest tańsze. No jest tańsze, ale dlatego, że dyskont rządzi się innymi prawami pod względem kwestii zamówień ilościowych tych sklepów i tak dalej. Działa trochę na innej sytuacji. Więc znowu tak samo, czy jeżeli ktoś ci powie, że gdzieś jest taniej, możesz powiedzieć, jasne, jest taniej. To jest Twój wybór. Możesz wybrać tańszą usługę. Tyle chyba, jeśli chodzi o tą sytuację z mojej strony. Produkt w małym mieście jest w stanie się sprzedawać, jest w stanie robić wszystko w taki sam sposób jak w dużym mieście. To jest kwestia tylko i wyłącznie twojego założenia. Przemyśl to, napisz mi, czy się z tym zgadzasz, a jeżeli się nie zgadzasz, to co jest problemem według ciebie w małych miastach, a ja postaram ci się z tym pomóc.